Cześć wszystkim, z tej strony Draka i powracamy do Solstice u mnie na kanale i startujemy tam, gdzie skończyliśmy... Chyba. Nie jestem pewny. Nie grałem od wielu, w sensie wróćcie. Grałem, ale nie nagrywałem od wielu dni i jestem totalnie zagubiony. Więc tak, mamy regenerującą się skałę. Wiem, że dobijamy powoli do górnego miasta, do klasztorów, do całej tej tam hałastry. Chyba na tym ostatnio skończyliśmy. Ja jestem teraz, wiecie, jeszcze bardziej zagubiony niż zwykle, a to jest imponujące, ponieważ tak... Ej, czekajcie, ja to miejsce kurwa znam. Dokończyłem na własną rękę grę na najwyższym poziomie trudności. Jestem zadowolony sam z siebie, klepię się po plecach. Wiem, że cały czas ten wątek wraca. Na tym zagrajmy, mimo tego, iż totalnie go nie dotyczy, ale... Ale muszę mieć o czym gadać, o mój Boże. Za każdym razem w tej lokacji robię dokładnie to samo. Jestem tak koszmarnie zagubiony, gdzie jest jeden z pierdolników do zniszczenia. Jestem prawie pewny, że już widziałem wszystkie te pierdolniki, ale... A, nie, to jest... To nie jest to. O, to mina, w sensie wróćcie, to pułapka, miraż. Jak to się nazywa? Miny też tu są, by the way, miny też tu są, bo... Bo co to zabawa w tym momencie gry bez min, prawda? Wyjdźmy z tego miejsca. Cyk. Najpierw pozbędziemy się samobójców. O Jezusie. To jest złe. To nie... Jeszcze mnie tutaj zamknęło, tak? Świetnie. To nie jest dobry game design. To jest po prostu kurwa fatalne. Ja naprawdę... mechanika kolorowych aur, jakby nie mam z nią problemów. Whatever. Spoko. Ale to, tego typu sytuacje to jest gówno. Jakby tak, jasne. Gro, zamknij mnie z wrogami, którzy są podatni tylko, gdy używam czerwoną aury i jednocześnie każ mi nie używać czerwonej aury z racji na ładunki wybuchowe zostawione pod moimi stopami. Cóż może kurwa później tak, prawda? O, i już oczywiście się kuźwa wysadziła, nie? Plus wiecie, już totalnie off-note, jakby nie dość, że samo to, sama mechanika min jest po prostu kurwa zła, to jeszcze twierdzę, że odliczanie w postaci żył rosnących na ziemi nieczytelne, ponieważ gra ma ogólnie ciemną stylistykę i nie widzę, kiedy żyły się kończą. Nie wiem, na czym polega moje odliczanie, to be fair. O! I tak combo machnąłem bardzo fajne, według gry przynajmniej. A, tu się bydlak schował. I tak, według gry walnąłem fajne combo, ale oczywiście gra jakby już ukarała mnie kurwa za czas, bo jak śmiem zrobić cokolwiek... O mój Boże, nieidealnie szybko, prawda? To są takie głupie elementy, gdzie wiecie, nasza bardzo sprawna protagonistka nie może... O, już się odrodziło. Nie może przeskoczyć przez pierdolony płotek, nie? I muszę konkretnie pokonać tą jedną trasę, którą sobie gra wymarzyła. Zło. Fatalna mechanika. Nie lubię tego. To jest używanie, wiecie, w ogóle ułożenia kamery do tego, żeby ograniczyć, jakby wiecie... Zatrzymać gracza, co nie jest fajne. Używajcie kątów kamery, by pokazać ładne lokacje, by pokazać czytelnie akcje, a nie po to, żeby... O, patrz, jakby gra wymusza na ciebie takie, a nie inne ułożenie kamery. I co za tym idzie... Zablokować ci część zagadki. Tutaj nie ma zagadki, po prostu nie widzisz jednego z elementów klucza. To nawet nie zagadka, to po prostu kwestia okrążenia pomieszczenia. Tak samo
te żyły, te czerwone i niebieskie skały, twierdzę, że wymagają za wielu ciosów do zniszczenia. Jakby samo istnienie jest takie trochę dziwne, bo to wiecie, o, nagle mamy skrytkę, która nie wymaga od nas absolutnie niczego. Po prostu musimy tempo bić mieczem, jakbyśmy już dość rzeczy nie bili tempo mieczem w tej grze. A one jeszcze zajmują tyle do zbicia. Nie wiem, zamknijcie za trzema ciosami na przykład, to nie spoko. Wybaczcie przerwę, mamy nowego wroga, nową zjawę i holy shit, jakby konia z rzędem temu, kto mi powie, na czym polega walka z tą rzeczą. Ponieważ może to celowe, wiecie, jakby wygląda na chaotycznego gościa, ale mam wrażenie, że walka z tą rzeczą to jest totalny kuźwa chaos bez ładu i składu. Ta rzecz potrafi randomowo eksplodować piorunami. Nie pamiętam, by the way, jak się ten wróg nazywa, kontaktor chyba? Coś takiego? Ta rzecz potrafi randomowo eksplodować piorunami, potrafi stawić tarczę, która czasami was rani, a czasami was nie rani. Oj, nie zdążyłem. Wow, by the way, już oczywiście był jakby w animacji trafienia, ale damage tak wyszedł niestety. O, widzicie? Przerwał, skurwysyn, przerwał. Więc nie mój ulubiony przeciwnik do walki i... Po prostu w tym momencie stagger przestał działać. O i generalnie jeszcze tak, nie dość, że jest gnojkiem do walki just, no to jeszcze na końcu eksploduje. Oj, nie mam młynka z glitcha. Świetnie, Briar, zalokowała się absolutnie na niczym. O, pięknie. Bardzo satysfakcjonująco trafia się wielu wrogów naraz biczem. Bang. Bez cinematika. A już na ostatni czas weszło. I diamencik. A, repentant? Repentant, tak to się czyta? Tak, erratic unpredictable behaviors. Ogólnie jakby uwielbiam to, że ten stwór, ta zjawa jest jakby popsuta, jest zgliczowana, spęknięta i maski są przełamane. Ogólnie to wygląda jak zepsuta wersja Preachera, co też jest spoko, żeby wiecie, repentant najwidoczniej jakby pochłonął za dużo juice'u, za dużo, wiecie, mocy i wykrzywiło go i ma te właśnie, nie wiem, zgliczowane animacje, to jest świetne. Podoba mi się to, uwielbiam ogólnie design potworów w tej grze. Twierdzę, że to jest idealny sposób na przedstawianie świata, historii, loru, systemu mocy przez same designy przeciwników i zachowania. Nie jest aż taki randomowy, jest, wiecie, bardzo skupiony, jest... bardzo wie, co chce powiedzieć. Że wiecie, nawet bez czytania opisu wystarczy popatrzeć na przeciwnika i już można mieć w głowie małą swoją teorię, swój mały headcanon, jakby czemu ten wróg jest taki, a nie inny. A i na repentanta ogólnie najlepiej używa się sztyletów, jest w kategorii summoner, o jeśli nie mylę, to powinno być tu napisane. A i by the way, to już wszystkie zjawy, repentant jest ostatni, a dopiero się dowiemy, kiedy zabijemy kolejnych dwóch. Więc tak, a wydaje mi się, że jest w kategorii summoner. Czy coś jest na dole? Raczej na pewno jest, bo ta gra nie daje opcji zeskoczenia na dół, kiedy nic tam nie ma.
Zobaczmy więc. O, to walka. Kto podejrzewał? To moja ulubiona forma nagrody w tego typu grach. Walka. I jak raz to nie była ironia, ani wredność. Po prostu lubię walczyć w tej grze. Słyszę boom. Bang. O! Najpierw zajmiemy się obstałą, a potem zajmiemy się Big Boyem. Sayonara. O, super. Akurat animacja mnie osłoniła. Wybornie. O, i perfekcyjnie. O, i po... No, dalekie to było jednak od perfekcji. Nie sądziłem, że ziomeczek dosłownie przerzuci się przez naszą animację. Tak, ora, ora, ora. Ziomeczek został zniszczony. Ten cios jest taki, kurwa, potężny. Mauler. Potrójny diament. Dostaliśmy informację o Raulerze. Resilient Pose, klasa Medium. No, okej, nawet nie wiedziałem, że kiedy trzyma gardę, można go bić od tyłu. Nie byłem tego świadomy. Chyba nigdy nie doczytałem tego opisu. Dobrze wiedzieć. No dobra, jak mogę wrócić na górę? A, chyba już pamiętam. Jop. Myślałem, że to drzwi, ten łuk, a to tylko... To kraty w oknach, dosłownie. By the way, jesteśmy w kolejnym więzieniu w tej grze. Mam wrażenie, że tak czwarte. To jest niestety ta wada tego właśnie settingu miejskiego, że kind of lokacje, przez które możemy przemierzać, są ograniczone. Na zasadzie wiem, że to więzienie wyższych klas czy coś takiego, ale to w dalszym ciągu więzienie. To, no tutaj nie wymyślicie koła na nowo, nie? No. Ale fajnie, fajnie, bo właśnie wyszliśmy. Oj, mamy przy okazji wyzwanie, wybornie. Coś tu jeszcze jest? Nie, nie widziałem na ścianę. Co my tu mamy? Perform required number of multiple kills before timer runs out. To jest super luck based, to jest, wiecie, zależne od szczęścia. Multiple kills, dobra. Tutaj naszym najlepszym przyjacielem będzie Bliczyk, z tego co się... z tego co pamiętam. Dobra, musimy ich zgrupować. O! Niekoniecznie. To powinno być duże grupowe obrażenie. Może kogoś trzaśniemy. I mamy pierwsze zabójstwo. Drugie zabójstwo. Cudownie. I może uda nam się ścieknąć dwóch naraz w tej formie. Tutaj... Gdybym miał zmieniony finisher, ojojoj, no Briar, i nie obróciła się dziewczyna we właściwą stronę, no nieładnie. Chodźcie, nie rozbiegajcie się, dzieci. Poważnie? Jeszcze przeżyliście? O mój Boziu. Bum, poszło, udało się. Tutaj, wiecie, fajnie było mieć ten finisher Rapture Mode'a, który po prostu wystrzeliwuje laser we wszystkich wrogów dookoła. To było całkiem fajne.
2 na 3. Ogólnie, to be fair, oczywiście kwestia życia Briar jest oczywista. Zielony pasek zdrowia, nic ująć, standard. To twierdzę, że pasek entropii mógłby mieć lepszy... Wiecie... Nie widzę, żeby ta rzecz po lewej się powiększała. Jakby... Wierzę w to, że się powiększa. Oczywiście, absolutnie. Wyczuwam to, że jestem w stanie trzymać entropię dłużej niż... W sensie trzymać moje kolorowe pola, moje kolorowe aury dłużej niż wcześniej. Jasna sprawa. Ale... Chciałbym też to widzieć. Widzenie pasków, zasobów daje mi moje graczowe ach, wiecie, dzięki temu czuję się silniejszy. Lubię mieć dowód rzeczowy na własnych oczach, a nie... Oj, karamba. Oj. Najpierw chcę ciebie. Skrzydlata. Chodź tu. No dobra, teraz tylko my i mały harem harpi. I salto, bo zajebiście wygląda. Okej, okay, czas na transformację. Ktoś mnie sieknął oczywiście od tyłu w ogóle. Wiem, że to bardzo niepraktyczne, ale strasznie lubię ten efekt, gdy wróg jest podrzucony i spada idealnie w nasz atak. Ja wiem, że ponownie niepraktyczne, bo fajnie było po prostu trafić wszystkimi atakami, ale wiecie, wizualnie daje mi to ach. Ogólnie jakby to jest głupie i to jest takie coś, co wiecie, jakby zauważacie to, jak po prostu gracie dłużej, to Briar, mimo tego, że jest bardzo chętna do podlatywania w Rapture Mode, mimo tego, że jest bardzo chętna do bycia w powietrzu w Rapture Mode, to nie ma totalnie żadnej wersji swojego finishera w powietrzu, tak? Więc wiecie, jeśli naciśnięcie finisher w powietrzu, to Briar i tak opadnie na ziemię, a jeśli wiecie, robiliście combo w powietrzu, no to sayonara. Przerwane. Oj, nieładnie. Tak jak mówię, gra bardzo dziwnie nalicza punkty, kiedy jesteśmy w Rapture Mode i no, potem możemy tracić na ocenie. Muszę przyznać, wybrałem perfekcyjną, powtarzam, perfekcyjną, w sensie wybrałem, wy wybraliście na tą sprawę, perfekcyjną serię na pierwsze gorące dni. Chłód aż bije z ekranu, idealne barwy, idealny efekt śniegu. Podoba mi się to. Podoba mi się obserwowanie, jak Briar jest zwinna. Jap, przed nami klasztor. O, i chyba przed nami rozdział walka z bossem. Bo ta brama wygląda bardzo znajomo. Platyna. Diamencik. Platyna? Przy 40 minutach. Jezus Maria, to była długa misja w takim razie. Reckoning. O tak, tak, siostry mierzą się z Jaredem i Jadonem, jasne. Tak więc, czas na walkę z bossem. Pa, 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 pam. O, mogę kupić więcej... O, mogę kupić entropię, nawet... A, zapomniałem o tym. I mogę też kupić życie. Ale chyba wolę... Co ja w sumie wolę? To jest w sumie fajne, ale... Wejściówka do synergii ataku. Ojeju, jeju, jeju. Na co ja chcę wydać moje ciężko zarobione pieniądze? Wiem, że nadchodzi też wielkimi krokami ostatnia broń.
Tak więc to też będzie potencjalny wydatek. Czy ja chcę kupić proficiency sztyletów? Ponieważ dobrze wiem, że summonerowie teraz będą częstymi gośćmi na ekranie. Dobra, bierzemy to. I jeszcze mamy 11 tysięcy. Na co by to sprzeniewierzyć? Mamy to tornado. To jest mech. Synergia ataku sztyletów. Ogólnie sztylety mam chyba najgorszy synergii atak. Ma bardzo dziwną animację, ma bardzo dziwny dystans i jest całkiem dziwny ogólnie just po prostu. Dobra, wiecie co, lecimy z tym. I lód. Co by teraz tutaj kupić? Tak, tutaj jeszcze tyle to odblokowało. Tutaj możecie dostać próbkę animacji. Jest bardzo, bardzo, bardzo dużo dźgnień ze strony Briar i ta szarża na końcu. Najlepszy element tej animacji. O, jest nawet nie wiem, że można to zbliżyć. Najlepszy element tej animacji, ale żeby tym ostatnim cięciem Briar trafiła, wróg musi być w bardzo konkretnym miejscu. Wiecie co? Nie pokazałem wam chaosu. Let's go with chaos. A, mam to jest balans, czyli jestem za mało chaotyczny jeszcze. Wiem, że mówiłem, że tego nie lubię, ale dla zagrajmy, dla pokazu mogę coś z tym zrobić. Tak. Ogólnie wadą chaosu jest to, że podnosi to entropię i z tego co pamiętam, to Rapture Mode chaosu zabiera nam życie jako jedyny. I to jest po prostu rozszerzona w ogóle wersja walki z właśnie Jordanem i Michaelem dokładnie. Dopiero teraz to widzisz lód. Zaraz zacznie się walka, więc dam im dokończyć dialog i zbitchslapowałem mój mikrofon ogólnie. Dobra. A nie, dobra, jeszcze miałem kawałek trasy do przejścia, ale wiecie, wolałem puścić ten dialog, bo już parę razy na tym zagrajmy. Wszedłem w skrypt i dialog się przerwał. Czy coś tu jest? Ta misja chyba nie ma nic poza walką z bossem. Podoba mi się to, że wyczuwanie niczego jest najlepszym zwiastunem walki z bossem. Wykopał się z podziemi. Czemu byłeś pod ziemią, stary? Jego szpara dalej krwawi. I tak, najwidoczniej głowa to kokon. To jest super kreatywne. Dobra, let's go. I tak, teraz jest Giant Monkey. To lubię, to uwielbiam, ten atak. Jordan chwyta pół swojej twarzy i wali ją w podłogę. Ogólnie gościu lubi uderzać swoją twarzą o podłogę, nie? Czujecie to? Ja bym robił to już wcześniej. To jest akurat całkiem spoko, ponieważ możemy bez problemu przechodzić między jego
między jego nogami. W ten sposób unikać damage'a. I tak. I mamy źródło mocy i to właśnie to odbiera mu właściwe życie. Ogólnie to jest całkiem zabawne, ponieważ tak, jeśli obalimy go, wiecie, straci przytomność, wystawi swój kryształ, to można zranić. O, dobra, czas na chaos! No, widzicie? Odebrano troszkę zdrowia. Chaos be damned. Więc tak, staramy się nie stać pod nim, kiedy upada. I to był właśnie tryb chaosu. Podoba mi się ogólnie to, że wiecie, Armina poza faktem, że jest no teraz nieco bardziej demoniczna, wydaje się, że zachowała swój sukowaty charakter i dużo się tutaj nie zmieniło od czasu, kiedy była człowiekiem. Ale Jadon i Jared są totalnie pierdolnięci. Nienawidzę, kiedy to robi. O nie! Fuck! Nie! Koniec? Koniec? Dobra. O, pod ziemią. Bardzo mi się podoba ta forma ataku. To ma taki klimat na moje. Nawet wiecie właśnie to, że kolor fioletowy w tej grze jest praktycznie ekskluzywnie zachowany dla transcendowanych chimer. I wiecie, zarówno nasz właśnie Rapture Mode, który jest takim, wiecie, półtranscendem, go używa, jak i właśnie wrogowie do swoich promieni, wybuchów i tak dalej. To jest dla mnie fajne. To jest fajne, że kolory w tej grze mam swoją jakby swój charakter, swoje oznaczenie i z automatu wiadomo co oznaczają. Są zachowane dla tych bardzo konkretnych rzeczy. I like it. I plus twierdzę, że wszelkiego rodzaju lasery i promienie w tej grze są cudownie animowane. Stary, podotykaliśmy cię już hardo. Starzy, bo gdzie jest was tam dwóch w sumie? Also tak, Jadon, który o jeśli nie mylę był bratem z Jawą, a nie wiecie, bratem rycerzem, jest chyba ma ochotę na nasze siostry, albo przynajmniej na jedną z nich. Nazywa je zabaweczką i tak dalej. Tutaj byłaby akurat świetne, wiecie, Master Mode i właśnie... Oj! Lud nie zdążył się odnowić. Oj! Kamera? Okej, dziękuję. Tak, wiecie, zjechać go po prostu do zera jakby jednym finisherem, to było bardzo dobre. Mam wrażenie, że ogólnie większość damage'a w tej grze dostałem sam od siebie. I tutaj nie jest to wymowny sposób na powiedzenie, o hej, jakby przez moje błędy, nie, dosłownie. To Rapture Stage zadał mi ten damage. Dobra. Wiecie co, łyknijmy potkę. Why the hell not? Whoop. Czy zdążę? A nie, schował się do głowy. Miał klatki nieśmiertelności, Dran 1.
Podoba mi się też to, że te strzały są ewidentnie randomowe, nie są w żaden sposób zalokowane na nas czy coś takiego. Wow, cała arena z nimi pokryta, ewidentnie wali na ślepo. Boom. Dobra. Kiedy zaczniesz się kręcić, stary? Tego kręcenia najbardziej nie lubię. O! O! Zwłaszcza, że niestety skok w tej grze ma taką dziwną wagę. To jest w sensie waga basically, wiecie. Waga postaci ze starych DMC. Ta taka właśnie kłodowatość, powiedzmy. Czy ja chcę łyknąć drugą potkę? W ogóle oczywiście, wiecie, to jest ta jedna rzecz. To jest ta rzecz... Kurwa, poważnie? Dosłownie w tym momencie właśnie miałem mówić. To jest ta rzecz... przy robieniu zagrajmy. Kiedy grałem sam... uważałem walki z bossem z bossami za żałośnie proste. Jakby jawnie, nie powiem co się dzieje na końcu gry, ale twierdzę, że misja, gdzie walczymy z ostatnim wrogiem, jest najłatwiejszą w calutkiej grze. Przybyła Cassie ze śmiesznym ziomeczkiem. Więc oczywiście, że jako że teraz, wiecie, uważam walki z bossem za najłatwiejsze, na zagrajmy dostanę największych pierdol. Przez te wszystkie, wiecie, ciężkie walki z normalnymi mobkami, które tu jest dużo i to jest ich główna przewaga, lecimy bez problemu. Tutaj, tu pojawią się błędy, ale spoko, i tak gra daje nam za to platynę. Więc cool. I to koniec. To fajna walka, gdybym je tak nie zjebał, gdybym miał lepszy Rapture Mode. Zekwipowany. Postanowiłem pokazać wam Chaos Mode na miejscu, gdzie ma to najmniejsze zastosowanie, bo nie ma, wiecie, grupek wrogów. I wiecie, nawet właśnie to, mamy tych dwóch pojebów, którzy już nie byli, nie do końca już im stykało nawet podczas bycia ludźmi, podczas bycia, wiecie, chimerą po prostu. A mimo to, i tak, kiedy pokonaliśmy ich zwariowaną formę, ich transcendowany stan, ten dialog jakby miał w sobie... Ach, i wiecie, to nie było, że o, nagle boss nas przeprosił, sorry, jestem niezrozumiały, nie, jakby ten boss zakończył na zasadzie, o, tak, to była ta bitwa, na której na którą nam cały czas zależało, tej walki chcieliśmy, dobrze, że Donovan uratował te siostry, bo dzięki temu dały nam tą niesamowitą walkę i mimo tego, że straciliśmy życie, zostaliśmy zmienieni w potwory, to ten dokładny scenariusz dał nam spełnienie i to jest takie, cudowne. Pięknie zakończony wątek postaci, która nie miała dużo czasu ekranowego. Kocham Udo Briar ogólnie. Uwielbiam je. Jest cudowne. It's strange. I feel drawn to it. Maybe it can grant us more power. Briar aktywuje wewnętrznego Virgila. Czyli tak, te kryształy, które są niezbędne do stworzenia chimer.
nikt nie wie, skąd się biorą, w sensie nikt nie wie, zakon nikomu nie mówi, czy on jest to w totalnym sekrecie, ale mimo tego, że Chimera, kiedy umiera i kiedy transcenduje i umiera, rozpada się, znika, to kryształ zostałby czymś, był czymś zupełnie osobnym. I teraz właśnie Briar czuje pokusę. Briar czuje pokusę tego kryształu, licząc, że daje więcej mocy. Ja uwielbiam ten design, to jest świetne. I mięsiwo w środku tej głowy jest całkiem obleśne. Szanuję. Dobra. Fajnie pulsuje. Lux likable. Jej oko się zmienia. I tak, to było The Reckoning. I tak, z kolejnej misji mamy kolejną sekcję wspomnień. Kolejne wspomnienie, kolejną fabułę, więc będzie nieco spokojniej. Ale tak, tyle ode mnie, dzięki za uwagę. Jeśli wam się podobało, zostawcie łapkę w górę pod tym filmem i do usłyszenia w odcinkach Solstice u mnie na kanale. Pa, pa!